Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas. Jak widzicie po tytule, są to kwalifikacje walki bogów, edycja listopad 2016. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że to co słyszycie jest nagrywane tuż przed walkami, ponieważ tym razem chciałem się skupić bardziej na tym, jak mi może pójść, jaką taktykę przygotowałem, jak się przygotowywałem do tej walki i co chcę zrobić. I to chyba wydaje mi się bardziej odpowiednie na początek filmu. Takie podsumowanie na to dotyczące całych walk nagram już później sobie i wstawię wam na koniec. Więc po tym wstępie zacznijmy od tego, jakie mam odczucia co do tej walki bogów, jak mi może pójść. Ponieważ ostatnio weszło coś takiego jak nowa profesja tytularna. Ja ją tak nazywam, ponieważ ekwipunek się nazywa tytularny. I tak jest mi łatwiej rozróżniać jedną od drugiej. Więc jeśli chodzi o tą aktualizację i tę profesję, to myślę, że może być różnie, ponieważ na polu zazwyczaj jak się spotykam z kimś, kto ma profesję tytularną, dostaję czasami, nawet często niezłego łupnia, że zanim się przemienię w sylfa, ja już leżę, więc tutaj będzie właśnie się rozgrywać cała sprawa, czy dożyję do sylfa. Jeśli tak, to obstawiam, że szansę z taką osobą mogę mieć, ponieważ nieraz już pokonywałem silniejszych przeciwników na walce bogów. Ale też może się rozwiązać zagadka, całość przed taką przemianą w sylfa, bo też nieraz mi się zdarzało, że taką osobę na polu pokonałem. Ale coś czuję, że mogę tym razem się nie dostać do finałów. Ostatnio się często dostawałem, ale coś czuję, że mogę się nie dostać lub być na krawędzi, czyli mieć 3510 punktów. To jest zazwyczaj taka optymalna ilość punktów, ale trzeba mieć wystarczająco odpowiednio wysoką waleczność. Więc tutaj mogę z walecznością trochę nie wyjść. Wy już pewnie widzicie, jaką mam waleczność po napotowaniu się. Ja bez potek mam 5 080 000, więc obstawiam, że po napotowaniu będzie gdzieś to w granicach 5,5-5,4, więc szanse jakieś mogę mieć, tak? Chociaż jest dużo osób, które mają powyżej 6 000 000, 7 000, więc może być troszkę ciężko, ale jak to będzie, to zobaczymy. Jak się przygotowywałem? Żeby się nie poddawać, mimo tego, że jest nowa profesja, oczywiście też nie wszyscy ją mają, więc zrobiłem sobie dwa światy wspaniałe na mrok i dwa światy wspaniałe na światło. No i zacząłem robić zwykły na mrok, ponieważ już mi ruchu zaczynało brakować. Łącznie mam 11 tysięcy na światło i prawie 15 tysięcy na mrok. Wszystkie statystyki będą pokazane na koniec, razem moje, anioła i sylfa. Dodatkowo taktyka, no to samo co zwykle, czyli te same skille. Będę polegał tutaj na rozrywającej, żeby jak najmniejsze obrażenia otrzymywać. Runki te same, czyli zamieszania, żeby przeciwnik bił swojego anioła stróża. Sylfy te same, czyli wodne i wsparcia dwa wiatrowe. Jak widzicie, wodnego przemieniłem. Troszkę go polepszyłem, ale to nie jest na tyle dużo ulepszenia, żeby jakoś bardzo to wpłynęło. Ale zobaczymy, może się coś uda, tak? No i taktyka będzie tyle, żeby użyć przynajmniej dwa razy rozrywającej. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak, jak nie, no to cóż. I tak pierwsze 2-3 walki będę patrzył, jak mi będzie właśnie szło ze skillami, ponieważ jest mniejsza ilość szału niż miałem wcześniej i dodatkowo jest timing skilli zmieniony, więc to będę musiał potrenować. Na arenkach czy polu nie mogłem tego potrenować, bo to są inne warunki. No i to chyba tyle słowem wstępu. Ja was zapraszam do filmiku, zobaczcie, jak mi poszło. Ja sam jestem ciekawy, jak mi pójdzie. No i słyszymy się na końcu już w podsumowaniu.
Thank you.
I witam wszystkich w podsumowaniu tych walk. Jak widzieliście, poszło mi dosyć dobrze. Wygrałem znacznie więcej niż się spodziewałem. Obstawiałem, że przegram 4 walki, przegrałem tylko 3. To akurat właśnie dokończam wygrywać. Więc powiem wam, że to było dosyć ciekawe, szczególnie spotkania z profesjami tytularnymi. Szczególnie jest to jedno, co strzelec miał możliwość zabierania punktów przebudzenia. To akurat mnie troszkę zaskoczyło. Nie myślałem, że ktoś pójdzie w ogóle w tą stronę. No i fajnie to wyszło na jego korzyść. No przegrałem z Kretesem, no ale cóż, innego się mogłem spodziewać. Ta pierwsza walka też była troszkę dla mnie dołująca na początku, że tak mi się oberwało, ale potem troszkę stres już zszedł, chociaż i tak się nadal stresowałem, żeby jakoś mi te walki poszły. Nie powiem, walki były ciekawe, nie doszło nigdy. W tych 15 walkach nie doszło po prostu do momentu, gdzie wygrywał czas i że obrażenia tak zadane na mnie, czy na przeciwniku i jego sylfach, czy moich sylfach i Aniole Stróżo, ale nie było tak źle, jak myślałem. Cieszę się z tego, że się dostałem i oby mi w finałach również dobrze poszło, a ja już nie przedłużam, ponieważ tutaj już nie mam nic do powiedzenia. Wszystko widzieliście, było fajnie. Ja troszkę doświadczenia z nowym ustawieniem dobrałem, zyskałem, więc mam nadzieję, że w finałach już mi pójdzie lepiej. No i dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Legend i nie tylko. Życzę wam jak zwykle miłego dnia lub wieczoru. Pa, pa!